Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Zanim zaczniemy, zostawiajcie mi szybko suba, zostawiajcie też komentarze i łapki w górę, dlatego że musi być nas tutaj teraz cały czas coraz więcej, bo już niedługo startują świąteczne filmy, więc wyczekujcie. A my dzisiaj lecimy sobie z reakcją na Trzech Króli Zobacz Mamo. Zobacz mamo, oni chcieli zabrać mi radość. Nie wierzyli, aby chcieli tak samo jak ja zdobyć cały ten świat, ale nie mają jaj. Zobacz mamo, oni chcieli zabrać mi radość. Znowu jest motyw mamy i jakby tego, co oni robią teraz, a co mogło się u nich dziać. Trochę skojarzyło mi się z piosenką, którą już miałam okazję wysłuchiwać. Czyli Obywatel Świata, tak się nazywała. Tam też był właśnie motyw mamy i jakby tego... No tak mi się skojarzyło, tak podobnie, tak trochę podobnie to zabrzmiało. Nie wierzyli, aby chcieli tak samo jak ja zdobyć cały ten świat, ale nie mają ja. Jak wyrosłem, nie jestem małym chłopcem. W końcu zamieniłem drobne na progres i force. W końcu zamieniłem smutki na to życie radosne. Poczekaj, aż zamienię Fiata na Porsche. Nie znam przepisu na życie, ale staram... Fajnie, jest w porządku, chociaż nie wiem ale dlaczego, ale mam takie jakieś wrażenie dziwne, że jakość tego teledysku i jakość tej piosenki jest dużo gorsza niż mieliśmy okazję już oglądać w innych produkcjach Trzech Króli. Czy na przykład samego Kurego. No to tutaj mam wrażenie, że jakość jest bardzo kiepska i że sama piosenka jest taka... Nie wiem, czy to były jakieś początki, czy dopiero się wtedy rozkręcali, nie wiem o co chodzi, ale takie odnoszę wrażenie. Muszę nie spieprzyć tego, co od losu mam, bo chcę tylko zwyciężyć. Nie idę na skróty, bo wyznaczam własne ścieżki. Moje logo to me imię, nie odwali od pieni... Czy to jest Wojtek Gola? Czy Wojtek Gola wystąpił w teledysku u Trzech Króli? O, rety, rety. No, to grubo. Prosty chłopak z tej BMW-ki, wierz mi. Robię kilometry, chociaż nie biegnę na bieżni. Kiedyś moim marzeniem było zagrać koncerty. Dziś wychodzę na scenę i śpiewacie moje teksty. Zobacz mamo, oni chcieli zabrać mi rad. Powiem Wam szczerze, że uważam, że to jest najgorsza piosenka w Trzech Króli, jaką miałam okazję póki co słuchać. No nie wiem, ale nie siadła mi jakoś za bardzo, jest najgorsza jakościowo, najgorsza w odsłuchu moim zdaniem. Nie mówię, że ona jest fatalna, wiecie, że po prostu najgorsza na świecie, ale w porównaniu z innymi ich piosenkami, których słuchałam, to wydaje mi się, że mieli naprawdę dużo lepsze produkcje i ta jest jakaś taka trochę nijaka. Przewija się znowu motyw mamy, znowu motyw tego Fiata gdzieś tam był. Takie wszystko jest przewidywalne póki co i nawet mam wrażenie, że wokalnie się tutaj żaden z nich nie wysilił, a wiem już, że potrafią dużo bardziej. Więc jakbym na przykład tego posłuchała po raz pierwszy, jakoby ich piosenki Trzech Króli, wysłuchałabym właśnie tej, to bym sobie pomyślała, że jest tak przeciętnie. A że słuchałam na przykład innej jako pierwszej, to wiem, że oni są naprawdę wow i że potrafią być super. No także ta na razie mi jest taka, dla mnie jest taka, wiecie, taka bez polotu. Nie wierzyli, aby chcieli tak samo jak ja zdobyć cały ten świat, ale nie mają jaj. Zobacz mamo, oni chcieli zabrać mi radość. Nie wierzyli, aby chcieli tak samo jak ja zdobyć cały ten świat, ale nie mają jaj. Zobacz mamo, jak wyrosłem, nie jestem małym chłopcem. Chociaż kiedy byłem małe, życie było prostsze. Dzisiaj pełno pokus wokół, nie mam, niech to ostrzeż. Czy tu na przykład klimat w tym teledysku był bardzo fajny? Teraz jak Bartek Kubicki zaczął śpiewać, to wyglądało to dosyć fajnie. Ja nie wiem, czy vibe tego teledysku miał taki być, taki trochę zalatywać jakimiś dawnymi bardziej latami, ale tak mi się trochę skojarzyło albo właśnie z jakąś gorszą jakością, albo właśnie z tym, że nie wiem, może to jest zamierzony efekt, że miały być to jakieś takie starsze czasy, ale jakoś nie do końca ten klubowy motyw na przykład do mnie przemawiał, który się tutaj pojawiał, no był
były lepsze teledyski i fajniejsze gdzieś tam obrazy do pooglądania u nich. Co jest złe? Pokazać co jest dobre! Wszystko czego dotnę szybko pokryje się złotem. Co teraz powiedzą ludzie, którzy mieszali mnie z błotem? Czuję się jak gruba ryba, gdy wokół mnie tyle płotek. Całe życie pod prąd, chyba założę elektrownię. Albo rozrojcę, wjadę na ziemię, którą zakupię za gotówkę. Spełnię marzenie jedno z drugim, więc nie... Totalnie kupuję tekst tej piosenki, bo to jest mega fajne, że gdzieś tam poruszają kwestię tego, że wiecie, zaczynali od zera i to jest wszystko ich ciężka praca i jakby mieli pod górkę, nie było łatwo i super akurat. To jest świetne, że o tym mówią i że im się udało i jakby ja kibicuję, ale no sama piosenka jest tak jak mówię, taka... Patrzę wstecz. Jako dzieciak byłem pomijany, byłem wyśmiewany. Ludzie, którzy mnie nie znali, mówili do mojej mamy różne rzeczy. No Kury jest genialny, Kury pod względem wokalnym i to chyba pierwszy raz teraz w tej piosence można było usłyszeć, że on ma ten wokal naprawdę mega, mega świetny. Uważam, że nie dał z siebie 200% w tej piosence, a potrafi, więc tutaj był fajny moment. W ogóle jego bardzo, bardzo polubiłam gdzieś tam słuchając tych piosenek, także no na olbrzymi plus na pewno. Na mój temat, ale to były ploty, ja już dawno zamieniłem rowery na samoloty. No i co? No piosenka taka 6 na 10. Jest okej, okay, ale słuchałam lepszych piosenek Trzech Króli, także dawajcie mi oczywiście kolejne propozycje. Jestem ciekawa, co tam dla mnie naszykowaliście i czego jeszcze będę miała okazję posłuchać. Powiem wam, że totalnie zaskoczył mnie w ogóle w teledysku ten Wojtek Gola, co on tam robił. Nie mam zielonego pojęcia, co tam się wydarzyło. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie, co wy uważacie. A mi nie zapominajcie zostawić suba. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz na kanale, to jest tutaj trochę materiału, które warto nadrobić. No i co? Łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Na razie, cześć, pa!